Wojewódzki i Figurski w dobrej formie od rana. Jakie cechy powinien posiadać prawdziwy, najprawdziwszy Polak? Jedyny, no. Prawdziwy Polak przede wszystkim powinien, że doniosły głos na przykład, że prawda? Że prawdziwy Polak powinien, że katolik. Tak zwaną siłę przebicia powinien mieć prawdziwy Polak. Wie, jak w jeździe zaparkował tam ten nieprawdziwy Polak auto, to ma siłę przebicia. Musi dosyć swobodnie poruszać się w świecie inwektyw polskich. Przede wszystkim powinien znać słowa Żydu, pedale, łobuzie, zdrajco narodu, draniu. Komunisto, agencie. Ruskie, Niemcy. No i bardzo ważne słowo w języku polskim, czyli zabrali. Prawdziwym hitem minionego tygodnia był poniedziałkowy program, niestety w telewizji ciągle nazywanej publiczną, to chyba w Dwójce jest, Thomas Lis na żywo, gdzie Thomas Lis i jego współpracownicy zrobili sondę z wiecu Lecha, o Jezu, przepraszam, prawie Lecha Kaczyńskiego. Przepraszam, chcę żyć. Słuchaj, znalazłem straszną informację, że takich ludzi w kraju może być 8,257,468 osób. Tyle oddano na niego... Nie, tyle głosowało na świętej pamięci podobno Lecha Kaczyńskiego. Posłuchajmy, proszę Państwa, cechy, które wymieniliśmy przed chwilą, te nasze prawdziwe polskie, posiadają bez wątpienia rozmówcy lisiego reportera, czyli człowieka wysłanego prosto z Mossadu i KGB. Zobaczmy, jak naród się jednoczy w wspólnej myśli. Gdzie trwała wielka impreza na cześć jednego niewielkiego gospodarza. Jest Polska, rozumiesz? Wąstą! Nie, więc ja! No już! Zdrajca narodu, rozumiesz? Ty łobuzie jeden, ty! Przepraszam bardzo, ale nie chyba nie Polska już jest kolonialna! Darmo zjady! Jest Polska, rozumiesz? Wąstą! Nie, odejdź stąd! Dzień dobry. Odejdź stąd! Okej? Wąstą! Po rosyjsku trzeba było do was mówić. Po rosyjsku nagrywa. Wąstą! Wąt! No jeszcze istotnym słowem w języku Polaka zapomnieliśmy słowo won. Używane to jest fajne. Na to wiele jest różnych naprawdę... sposobów. Proszę stąd won, na przykład. Won, czujesz, jeśli łaska. Tak sobie pomyślałem, że na granicy Polski powinien być taki napis. Polska. Tu jest Polska, rozumiesz? Won stąd. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10. Codziennie rano w SK Rock. Więcej na www.skrock.pl.